To już pewne. 18 września bieżącego roku prezydent Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Biały Dom wydał dziś w tej sprawie oświadczenie. Jak napisano, wizyta odbywa się w roku, kiedy Polska obchodzi stulecie odzyskania niepodległości i niewiele ponad rok od czasu historycznej wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Jak dodano, prezydenci USA i Polski będą omawiać tematy związane z handlem, wojskowością i bezpieczeństwem. O znaczeniu tej wizyty mówił na konferencji prasowej szef gabinetu prezydenta minister Krzysztof Szczerski. W programie przewidujemy spotkanie w cztery oczy prezydentów, osobno pierwszych dam, rozmowy plenarne delegacji, także wspólną konferencję prasową obu prezydentów. Poza spotkaniami w Białym Domu pan prezydent także odbędzie spotkania w Senacie z politykami amerykańskimi, a wieczorem prezydent w Waszyngtonie wyda koktajl z okazji stulecia polskiej niepodległości, odzyskania przez Polskę niepodległości dla środowisk waszyngtońskich, tak żeby także ta wizyta, która odbywa się w kontekście także polskiego stulecia odzyskania niepodległości, miała także kontekst właśnie rocznicowy, co zresztą podkreśla także Biały Dom w swoim komunikacie. W marcu bieżącego roku mówiło się o tym, że Biały Dom jest zamknięty dla polskiego prezydenta do czasu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Choć przedstawiciele rządu tym doniesieniom wówczas zaprzeczali, to jednak później w dość szybkim tempie ustawa została znowelizowana, wykreślono z niej przepisy karne. No a dziś sytuacja wygląda inaczej. Wizyta została oficjalnie potwierdzona przez Biały Dom. Prezydent Andrzej Duda 18 września wraz z małżonką złoży wizytę w Białym Domu, będzie rozmawiać z Donaldem Trumpem, któremu z kolei będzie towarzyszyć Melania Trump, a to będzie pierwsza oficjalna wizyta polskiej pary prezydenckiej w Białym Domu.